przedwiecznego za nami grzesznymi. Ażeby nas połączył w niebie z wybranymi. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Błogosławmy Panu, Bogu chwała. Dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Te godzinki na chwałę Twoje ofiaruję oraz i nasze serca wiecznie Ci daruję. Przyjmijże je łaskawie ze szczerej miłości. O serce Zbawiciela Pana. Racz dać, aby Cię dusza każda wychwalała. Módlmy się. O najmilszy Jezu, któryś na pociągnienie serc naszych do Twojej miłości, serce Twoje w Przenajświętszym Sakramencie na pokarm i pociechę duszy dać nam raczył. Spraw miłościwie, abyśmy Ciebie, Odkupiciela naszego, chwalili i Najświętszemu Sercu Twojemu cześć powinno oddawali, teraz i przez nieskończone wieki wieków. Amen. I tak byśmy sobie rozpoczęli. No i myślę, że możemy teraz w miarę po kolei iść po tych kolejnych pieśniach. Jako ciekawostkę, teraz tak zobaczyłem, że oprócz tylko pierwszej aklamacji, to cała reszta jest napisana 13 głosowcem. Łącznie jest aklamacjami wszystkimi. Ale piękny język taki. No mówię, wszystko 13 staropolski. Jak Litwo ojczyzna moja można to śpiewać, to cokolwiek tam. Czy aklamacje, czy... No będzie znowu czytanie Pana Tadeusza, to możemy zaśpiewać. Bądź pozdrowione serce mego Pana. Jako pierwsza pieśń występuje. Kolejność właściwie będzie w miarę alfabetyczna, ponieważ tak właśnie przeglądałem te pieśni i wybierając, do części z nich nie znam melodii, część z nich uznałem, że jest, że ma te teksty jednak takie no niespecjalnie jakoś przekonujące. Oczywiście wszystko jest modlitwą i każda pieśń może być modlitwą, ale do takiego śpiewania, jakie chcemy i do tego poznawania tych starych pieśni warto wybrać te oczywiście najciekawsze i najpiękniejsze, najgłębsze.
Bądź pozdrowiony serce mego Pana, to jest bardzo często wykorzystywana melodia do różnych pieśni. Często się są różne pieśni, gdzie jest napisana melodia jak bądź pozdrowione serce mego Pana, albo bądź pozdrowiona Panienko Maryja. U Dominikanów jest pieśń do Najświętszej Marii Panny. To jest, skąd ona jest? U Dominikanów, Marku? Pod kamienia. Pod kamienia, tak. Teraz. Bądź pozdrowiona na tę samą melodię, bądź pozdrowiona Panienko Maryja. Ja znam tą melodię Najświętszą Trójcę. Chyba to jest to? Czy... Dwajsa Rafinowie? Tak. Być może. To będzie przy jakiejś innej okazji. A na razie melodia, nie wiem, czy kojarzycie tę melodię, czy nie? Melodia jest taka. Bądź pozdrowione serce mego Pana, przed Tobą grzesznik pada na kolana, przyjmij ten pokłon lubo grzesznej duszy, niech ją Twa dobroć żalem szczerym skruszy. Melodia nie jest bardzo trudna, bardzo ładna i też nic dziwnego, że często jest wykorzystywana do bardzo różnych pieśni. Myślę, że teraz możemy zaśpiewać od początku do końca. Tylko cztery zwrotki niestety, ale tylko tyle rzeczywiście jest. To dziwne, ale i tak się zdarza. Bądź pozdrowione serce mego Pana, przed Tobą grzesznik pada na kolana, przyjmij ten pokłon lubo grzesznej duszy, niech ją Twa dobroć żalem szczerym skruszy. Stolicą boskiej Twej dobroci, proszę niech ona moją złość ukróci, nie krwi serdecznej ten odniosę skutek za grzechy moje, bolejący smutek. Wiem, że Ci bardziej nad włócznie longina skroć święte serce rani moja. Twoją przenieś ranę, tak rany lecząc, szczęśliwym zostanę. Z tą raną wszystkie życia mego chwile jeszcze jest tak, że pieśni kończymy powtarzając w ostatniej zwrotce końcówki. I na ogół dodaje się też tradycyjnie amen, po prostu wypowiadając, jakby kończąc tę modlitwę śpiewaną. Następna pieśń
Dokąd się mam uciekać, nędzna gołębica, bardzo, bardzo piękna pieśń. Ona jest częściowo tylko zahacza na Święte Serce Pana Jezusa, ale ponieważ trochę zahacza, a bardzo ją lubię, to ją też zamieściłem. Melodia tej pieśni częściej jest znana przy pieśni za zmarłych. Zegar bije, wspominaj na ostatnie rzeczy. Bardzo też piękną pieśń, tego pieśń zegarową, właśnie przypominającą o mijającym czasie. Myślę, że w listopadzie być może będzie okazja, żeby ją zaśpiewać. Bo to jest właśnie listopad, zazwyczaj śpiewamy pieśni poświęcone zmarłym. A melodia idzie tak. Dokąd się mam uciekać, nędzna gołębica, jeżeli nie do ciebie, jako oblubienica. Bardzo łatwe nie jest, ale jest piękne. No to jeszcze raz, może jako drugą zwrotkę. Jezu mój ma miłości, na krzyżu rozpięta, do którego nad wszystko ucieczka mi święta. Myślę, że zaśpiewawszy dwie zwrotki, możemy śpiewać teraz od początku do końca, a na pewno już te melodie sobie przyswoimy. Dokąd się mam uciekać, nędzna gołębica, jeżeli nie do ciebie, jak oblubienica. Na mózgu bężyły,
Ojna.